Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Beholder. Bardzo dziękuję Wam za takie miłe przyjęcie gry. Co my tu mamy? I tak, tu jest wózeczek, ale jego w pierwszym odcinku nie było, na pewno nie było. Ministerstwo Prawdy zauważyło rosnące zainteresowanie książkami filozoficznymi. To już było, to chyba czytaliśmy, tak mi się wydaje. Dobra, i tak, z Waszych rad, nie, ja nie będę oglądała u kogoś innego, żeby wiedzieć jak grać. Bo to się mija z celem, słuchajcie, to wtedy, wiecie, nie ma przyjemności z gry, jak wiadomo, co gdzie będzie, nie? Kazaliście dużo rozmawiać z rodziną. Pobawisz się ze mną? Nie, teraz Marta. Bardzo ambitna rozmowa. I to moja żona? Tak, Aina Stein. Ona też ze mną nie chce rozmawiać, to nie. Tu mamy sprzedawczyka, właśnie, zobaczmy, co my możemy kupić. Tu sprzedaw... Teraz, może ja najpierw zakończę rozmowę. Ekwipunek jest. Za 50 kamerkę. Wiecie co, kupimy sobie ją. Jedną. Sobie tutaj ją zamontuję. Tutaj gdzie była. I tak, mamy wyremontować drugie mieszkanie. Tak, zabrałem się posiadania czytania książek. Tutaj remoncik. Ile kosztuje w ogóle remont mieszkania? Bo ja chcę, o tu to na przykład. 500 i dostaniemy 1000, więc w sumie zarobimy na tym 500. No to dobra, to remontujemy. Boże, tłuką się? Zasiedlenie. O, możemy wybrać. Alojzy Szpak. Słynny kardiochirurg szuka mieszkania, w którym mógłby zamieszkać na dłuższy czas. Brak problemu gwarantowany. Co? Jones niedodupny? Bosman na barce węglowej, wiek 40 lat. Szuka mieszkania na kilka tygodni. No i czy coś mi się wydaje, że kardiochirurg to jest jakiś taki bardziej przystępny. No to dobra, to wynajęte. Wyremontuj i co? Zadzwoń do ministerstwa. Okej. Okay. Czy to nasz syn wraca? Tak, Patrick Stein. Sobie z nim porozmawiamy. No tak, tato. Porozmawiaj o kopalniach. Zmieniłeś zdanie w sprawie pracy w kopalni? Nienawidzę kopalni, tato. Wolałbym zginąć niż pracować jak niewolnik. Porozmawiaj. O nauce na uniwersytecie. Nie opuściłem ani jednych zajęć. Brawo, synu. Prawdę mówiąc, nie wierzyłem, że uda ci się załatwić mi miejsce na uczelni. Ucz się pilnie, synu. To miejsce wiele nas kosztuje. Nie zawiodę cię, tato. Rozmawiaj o miejscu na uniwersytecie. Przysięgam, że jeśli zagonią mnie do kopalni, to ucieknę. Nie widzę kopalni, tato. Nie gorączkuj się tak. Powtarzałem ci 1000 razy, że praca w kopalni jest ciężka, ale powszechnie szanowana. O domowych obowiązkach. Staram się pomagać w domu. Niedawno bawiłem się na przykład z Martą. No dobra, myśmy to wszystko... Co? Aha, to jest to samo. Dobra, to zakończę rozmowę. Porozmawialiśmy z nim, tak? Dobrze, idziemy tutaj, bo musimy... Nie tu, tu. Tu. Ale jak ona chce kawkę, to jak ja do niej podejdę, to coś będzie? I czemu ty się chcesz tylko bawić? Czy nie można z tobą porozmawiać jakoś fajno? Dobra, dzwonimy do ministerstwa. Wybierz numer, tak? Tak. To ministerstwo porządku. Gratulujemy. Z powodzeniem wykonaliście zlecone wam zadanie. W nagrodę przyślemy na wasze konto następującą sumę. 1250 punktów autorytetu. Pamiętajcie, że nie odebranie telefonu z ministerstwa zostanie ukarane grzywną. Nie możecie opuszczać domu i macie bezwzględny obowiązek odbierania telefonu. Nawet jeśli będziecie jedną nogą w grobie, zrozumiano? Tak. Pozbyliście się wichrzyciela. Teraz musicie wypytać lokatorów o Chimera. Ustalcie, co o nim sądzą i przygotujcie do tej... Na tej podstawie jego profil. Bierzcie się do roboty, towarzyszu. No i tak jak wam, słuchajcie, wrzuciłam na Insta. Ty chcesz książeczkę? Jej, dziecko, ja chcę naprawdę z tobą miło porozmawiać, a ty tylko się bawić chcesz. Zaginęła zabawka, czekajcie. Co się stało, kochanie? Coś strasznego, tatusiu. Zgubiłam Nairę. Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Kim jest Naira? To moja lalka. Moja ulubiona lalka, tatusiu. Pomóż mi jej szukać. Aleś mnie nastraszyło, Marto. Gdzieś bawiłaś się nią po raz ostatni? W domu. Naira jest za mała, żeby wychodzić na dwór. Znajdź ją, proszę. Dobrze, to jeszcze w międzyczasie... O, widzicie? Tutaj mamy to. A to nie można mieć dwóch. Oni fajnie rozmawiają. Czekajcie, bo ja muszę z moją żoną jeszcze porozmawiać tutaj. I czy to nie jest z tyłu tam żona Shimera? Tak, ja zaczęłam i nie skończyłam. Czy tu mi czas leci w tym momencie? Czekajcie.
O, tak zrobimy. Bo na Instagrama wrzuciłam ostatnio zdjęcie właśnie i gry, i książki, którą wypożyczyłam Orwella, rok 1984. I tam właśnie pisaliście w komentarzach, żebym się wypowiedziała na temat książki. Ja na razie zdążyłam przeczytać tylko 20 stron, ale już widzę, że książka będzie bardzo mocna. I myślę, że na kolejny odcinek będę miała więcej przeczytane i coś już na ten temat będę mogła powiedzieć. Jednak już po tych 20 stronach widzę bardzo dużo nawiązań i do gry, i ogólnie do całego tego, do tej atmosfery, która tutaj panuje, nie? To donoszenie, ta inwigilacja taka, no. Mocne będzie. Dobra, ale my kontynuujemy grę. Rozmawiamy o lalce Marty. Anno, nie widziałaś tej starej lalki, którą bawiła się Marta? Gdzieś się jej zapodziała. To dlatego, że jest taka smutna i bała mi się powiedzieć, o co chodzi. Może jest za szafą albo pod łóżkiem? No to jeszcze o problemach domowych. Potrzebuję twojej mocy, kochanie. Nie mogę znaleźć naszego dużego rondla. Zajrzałam do każdego kąta, nie mam pojęcia, gdzie się zapodział. Może ktoś go ukradł? Powinniśmy wezwać policję? Drukarka? Chcesz wezwać policję z powodu starego rondla? Wypij to sobie z głowy. Pewnie zostawiać go w starym mieszkaniu. Możliwe. Mógłbyś zapytać lokatorów, czy nie pożyczyliby nam rondla? Pewnie nie odmówią nowemu zarządcy domu. Oddam go, jak tylko ugotuję kompot dla Marty. W porządku. Popytam sąsiadów o rondel. Czy to jest... O, Marta Schimmer, my z nią mamy teraz porozmawiać. Czego ty się tu nerwisz? Dzień dobry. Zapytaj o rondel. O, najpierw dla żony, nie? Mam do pani wielką prośbę. Czy mogę pożyczyć tu pani rondel? Moja żona chce ugotować kompot, ale nasz rondel zapodział się gdzieś podczas przeprowadzki. Mam coś odpowiedniego, proszę bardzo. O, dziękujemy, mamy rondel. Dziękuję, wkrótce go pani zwrócę. Mogę to, to... O. Nie ma potrzeby, mieszkamy z mężem sami, więc ten rondel to i tak tylko zbierał kurz. Proszę przyjąć to jako prezent na nowe mieszkanie. Dzień dobry. Zapytaj o męża. Jak się miewa pani mąż? Wygląda zmartwionego. Nie czuję się najlepiej. Na szczęście otrzymał przesyłkę z rolką taśmy fotograficznej. Klaus lubi robić zdjęcia. Ale ja to kliknęłam, żeby mi do tego wzięło się. Dobrze, ale z tym, z Markiem ranek i z Rosą. O, jest Rosa ranek, widzicie? Jakie te moje lokatory takie, no, dobroduszne. Stoją mi tak ona pod orędziu, żeby od razu załatwić sprawę. Dzień dobry. Przedstaw się. Dzień dobry, pozwolę pani, że się przedstawię. Nazywam się Karl i jestem nowym zarządcą budynku. Jestem Rosa ranek, miło mi pana poznać. Z pewnością poznał pan już mojego nieznośnego męża. Mamy też syna, jest do pana bardzo podobny, ale mieszka w stolicy. Zapytaj o Klausa Schimmera. Chciałabym zapytać o Klausa Schimmera. Nie narzucę się pani. To człowiek godny szacunku. Pomógł mi kupić butelkę wspaniałego sherry. Jest znawcą win, nie? To co mój staruszek. Dobra, mamy kolejne coś. I z kim jeszcze mamy? Mamy porozmawiać z Markiem Rankiem. Dobra, zaraz. Anna Stein. To już obcykaliśmy. Idziemy porozmawiać z synem. A nie, to jeszcze idziemy tej i damy tym garem po łbie. W sensie pożyczymy jej. O co chodzi? Rozmawiaj o rondlu. Znalazłeś rondel, przygotowałam już wszystko na kompot. Poratowała nas Marta Schimmer spod jedynki i nie żałuj cukru do kompotu. Ostatnim razem smakowało jak woda. Smakowało jak woda, bo nie było w nim ani cukru, ani jabłek. Jabłka są chyba zakazane. Nie moja wina, że nie potrafiłeś załatwić kartek na cukier. Rozmyśl się, kochana, teraz już nam nie brakuje cukru. Dobrze, to tutaj... Dobra, to teraz tak, chodźmy do syna, tu jest nasz synu. Nie wiem, kto tam na górze pełza. Oto. Zaraz, czekajcie. Nie mogę teraz zobaczyć. Tak, tato? Potrzebujesz czegoś? Mam sprawę, tato. O co chodzi? Zaczęły się zajęcia z ekonomii i dostałam listę lektur. Są na niej różne skrypty i książki, które muszę przeczytać. Są w księgarni, ale nie mieli tych książek. Znajomi mówili, że da się kupić używane, ale kosztują majątek. Mogłeś porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi? Może ktoś z nich ma te książki. Znasz tylu mądrych ludzi. Spróbuję ci jakoś pomóc. Dobrze, ale ja chcę porozmawiać o lalce. Uniwersytecie, o obowiązkach. Czy to mi już zatrybiło? Zakończy rozmowę. A, zatrybiło. Marta zgubiła lalkę. No dobra, no ja zaraz będę szukać. Chwila, bo ja chcę tu... Podejdź tu. Tak, biegusie. Kto to jest? Klaus Schimmer. Z nim mamy porozmawiać. To jest Patryk. Czy jest tu w ogóle gdzieś ktoś... Co się nazywa ten ranek? To jest Patryk. Z Marek ranek. Dobra. To co ja mam teraz porobić niby? Czekajcie, bo ona... poszukajmy tej lalki. Może ona gdzieś się tutaj wsadziła. O, mamy nową... o, mamy zegarek, pasta, książka.
grzebień, ale ja szukam lalki. O, patrzcie, dziecko śpi. Nie wiedziałam, że tak można. Jest kaczuszka, portmonetka i znowu zęby. Idziesz, kochanie, spać? Zaraz, ja tam szperałam. Zaraz pod krzesłem poszukamy lalki. No co, nie ma na razie ranka, to co z nim zrobię? Patrzcie, bajki dla dzieci. No, popieram w sumie. Pod stołem. Nie widzę nic, co przypominało lalkę. Ona coś mówiła, że w szafie albo gdzieś właśnie pod fotelem, pod kanapą. Jest lalka, stara lalka. Weź ją, zabierz. Dobra. Aha, to ja muszę chyba poczekać, aż ona wstanie. Okej. Co by się... Co to idzie? A, Patryk idzie. Czy tutaj już mamy naszego nowego lokatora? Teraz, jaka nowa dyrektywa? Zabrałem się posiadanie obcych walut. Dobrze. I tutaj mamy... Tak, lubi robi zdjęcia, znawca win i lubi szachy. Tak, Marta zgubiła lalkę. A, i podręczniki do ekonomii. Ktoś tu chyba się zajmował, słuchajcie, tymi. Co to za... Alojzy Szpak. A to ten nowy. Czekajcie. Dobra, jego nie ma, tam kamerę mamy. Dawaj sobie z nim porozmawiamy. Dzień dobry. Przedstaw się. Chciałabym się przedstawić. Mam na imię Karl i jestem zarządcą budynku. Bardzo mi przyjemnie. Jestem doktor Alojzy Szpak, lekarz. Z pewnością pan o mnie słyszał. Całe miasto mnie zna. Nigdy o panu nie słyszałam. No, fakt faktem, nie słyszałam, no ale bądźmy uprzejmi. Ależ oczywiście. Tylko proszę mnie nie wychwalać. Po prostu spełniam swój obowiązek. To wspaniale. Proszę dać znać, gdyby pan czegoś potrzebował. Och, o jakie ja mogę mieć problemy. Drobniuteńkie, jak już, a pan ma na pewno ważniejsze rzeczy na głowie. Jego pytamy o Shimera? Mieliśmy pytać Ranka, nie? Zapytajmy się, co słychać. Niech się pan nie pyta, haruje jak dziki osioł. Nie mogę się odgonić od pacjentów. A więc jest pan lekarzem. To moje powołanie, zapewniam pana. Wyleczę nawet zdrowego. Okej. Okay. Można powiedzieć, że w takich przypadkach wręcz się specjalizuję. Jakie ma pan wykształcenie? Obraża mnie pan. Całe swoje życie poświęciłem leczeniu ludzi. Pana wątpliwości ranią me serce. Proszę wybaczyć, mam stresującą pracę. Doprawdy, mój drogi? Oto najlepsze kasto na stargane nerwy, tylko z umiarem. Co dostaliśmy? Whisky! Oh! Lubię whisky. A, zaczął się ranek, to dobra. Czy ja go mam pytać o tego Shimera? Oj, zapytajmy. Karl, mój drogi, jak się cieszę, że pana widzę. Jak się pan czuje, jak się miewa pańska rodzina? Dziękuję, wszystko w porządku. Chciałam pana zapytać, to wspaniale w naszych czasach, to rzadkość. Powtarzam sobie, Alojzy, chciałem panu zadać pytanie. Alojzy, nie powinieneś się tak zamartwiać o cały świat. Przecież opiekuje się nami państwo, o pana sąsiada. Ale nie, i tak się martwię o naszych sąsiadów, znaczy o wszystkich ludzi. Wie pan, och, przepraszam, poniosło mnie. Więc o czym chciał pan porozmawiać? O Klausie Szymerze spod jedynki. Mój drogi, dopiero co się wprowadziłem. Nie zdążyłem jeszcze poznać wszystkich sąsiadów. Jestem przekonany, że są wspaniałymi ludźmi. Jestem pański Amaus Schrimer z pewnością także. Klaus Schrimer. Tak, tak, z pewnością. Gdyby tylko drogi pan Schrimer mniej palił, palenie zabija i szkodzi zdrowiu. Dobra, to już... Chyba no czekajcie, bo jeszcze z tym Markiem powinniśmy porozmawiać, nie? Czego to moje dziecko jeszcze śpi? Chciałam lalkę mu dać. Co, telefon mi dzwoni? Nie, nie dzwoni. Co ty mnie, kobieto, tutaj... A, ty masz swój prywatny telefon, dobra. Czekajcie, gdzie mieszkają ranki? To są Shimery. Ranki mieszkają w Trójce. Dobra. To wiecie co, to my... O, już rozmawiałam o lalce Marty. Tu jest Trójka, chodźcie, odwiedzimy ich. Bo może on jest po prostu i się go zapytamy, nie? O, jest, patrzcie. Aha, bo ona musi mi otworzyć drzwi, no tak, kultura tego wymaga. Mamy tylko 33 godziny, nie? Cześć. No co, nie mogę wejść? Czemu nie? O co kamer? Podejdź tu. Rosa Ranek. Dzień dobry. O Klausa pytaliśmy w sumie. W
sumie więcej mnie nie interesuje. Czemu z tamtym nie mogłam porozmawiać? Cześć pan, Marek. Czego pan potrzebuje od pracownika archiwum? O książki dla Patryka można zapytać, super. Zapytaj na nasze, weźmie o Klausa Schimmera, to jest istotniejsze. Dlaczego pan pyta? Powiedz prawdę o zadaniu, daj wymijającą odpowiedź. Ja bym dała wymijającą odpowiedź. Wiem tyle samo, co pan. Poza tym ciekawość to straszny grzech. Miałem kiedyś kolegę z pracy, który zawsze wtykał w nos nie swoje sprawy i dokumenty. No dobra, ale to mnie bardziej interesuje. Aha, czyli tylko profil robimy. Dobra, zapytaj, co się z nim stało. Wylądował w więzieniu. Dowiedział się pan więcej niż powinien. Do widzenia, młody człowieku. Nie do widzenia, o książki chcę zapytać. O książki dla Patryka. Jest pan wykształconą osobą. Nie wie pan może, gdzie mógłbym dostać podręczniki do ekonomii? Mój syn otrzyma na uczelni listę lektur, ale tych książek nie da się kupić w żadnym sklepie. Można je dostać w bibliotece, ale kolejka do wypożyczenia jest bardzo długa. A co się panu podoba w bibliotece? Cicho tam i przyjemnie. Miejsce w sam raz dla młodego człowieka. Nie ma pan na co wydawać pieniędzy tylko na książki? Dziękuję za radę. Obawiam się, że synowi raczej się ona nie spodoba. A, o najnowsze wieści jeszcze zapytajmy. Co nowego? Ministerstwo Alokacji pracuje nad planem na nowy rok. Podobno zmniejszy się liczba miejsc na uczelniach. Najpopularniejszym zawodem ma być górnictwo. Pański syn też uczy się na górnika. Tak, dostał przydział do szkoły górniczej, ale udało mi się zapewnić mu miejsce na uniwersytecie. Będzie inżynierem. Poszczęściło się panu. Jak zapytam jeszcze raz o książki? Aha. No to o żonę zapytajmy. Już panu mówiłem o mojej żonie, nie mam więcej nic do zadania. O ja raz tylko zapytałam, zapomniałam, moje wielkie halo. Dobra, my idziemy do siebie. O, mała wstała. Damy jej lalkę. Damy lalkę i pójdziemy pisać raport. Pobawisz się ze mną? Nie teraz, Marto. Rozmawiaj o lalce. Jak nazywa się twoja lalka? Najra, strasznie za nią tęsknię. Zdajesz ją dla mnie? Już ją znalazłem, proszę. Dziękuję, tatusiu. Wymyśliłaś jedną zabawę. Opowiedzieć ci o niej? Najra będzie górnikiem, przysypanym gruzami, a ja będę ją ratowała. Całkiem niezła zabawa. Może pobawisz się klockami. Zbuduję z nich kopalnię. Jesteśmy do tej kopalni. Czy ja tu z żoną jeszcze o czymś mogę porozmawiać? Ona nie chce rozmawiać. Młoda chce ze mną rozmawiać. Nie chcę rozmawiać. Dobrze, ale tamto zrobiliśmy. Znajdź podręczniki do ekonomii dla Patryka. To jest pan Ranek. On nie chce nam pomóc. No cóż. Dobra, chodźcie, napiszemy raport. A jakby, słuchajcie, bo mówiliście, że jak mamy kogoś robić donos, to żeby najpierw zaszantażować go. A zaraz, my profilowaliśmy już obywatela pana Klausa Schimmera, mieszkającego w mieszkaniu... pierwszym? Tak, pierwszym? Tak, Klaus Schimmer w pierwszym mieszka. Nie, to chciałam tu. Jest mężczyzną, współlokatorzy mieszka z Mario Schimmer z zawodu. Kim on jest z zawodu? Sprzedawcą tytoniu chyba, nie? Tak, sprzedawca tytoniu, ok. Przeciągnij tu zebrane materiały. No, gra w szachy. To. I to. I wyślij. Dobra, więc profil mamy kolejny. To napiszmy na niego raport teraz. W sumie nie wiem, co on zawinił. Przecież on nie ma jakiegoś tego, nie? On jest byłym właścicielem tego budynku. Ale on nie naruszył żadnej dyrektywy. Nie pokażcie dyrektywy. Obce waluty. On ma te książki? Nie ma książek, nie? A nie, bo my nie mamy robić teraz... Czekajcie. Anuluj to wszystko. Ale się od biurka. No to my mamy zadzwonić. My nie mamy do niego donosić. Dobra, idę... Dzyń. Tu ministerstwo porządku. Nadszedł czas na zdecydowanie działanie, towarzyszu. Musicie eksmitować Klausa Schimmera. Ale dlaczego? Ale co on zawinił? Ja nie chcę go eksmitować. Zapytaj o... Jego żona dała nam garnek! Czy to rękowa dała? Nie, ona nam dała! Zapytaj o metodę eksmisji. Jak mam eksmitować Schimmera? Możecie porozmawiać z Schimmerem, wystarczy
nam, że zgodzi się na wyprowadzkę. Wolelibyśmy jednak, abyście napisali niego raport związany z łamaniem którejś z dyrektyw. To wasz obowiązek, towarzyszu Karl. Zapytaj żonę Schimmera. Co się stanie z jego żoną? Jego żona nas nie interesuje. Załatwcie sprawę tak, jak uznacie za stosowne. A kończ rozmowę, zrozumiano. No. Ale patrzcie, ile hajsu za to dostaniemy. Kazaliście mi zabrać 20 koła. Ale on nie łamie żadnych dyrektyw. No dobra, pójdziemy, słuchajcie, do nich. A co on chce? Pan coś chcesz? Dzień dobry. Samotność Aloizego. Chciałby pan ze mną porozmawiać? Mam prośbę, bardzo osobistą. Zamieniam się słów, panie Aloizy. Z powodu ogromnego zapracowania nie mam czasu na życie prywatne. Całymi dniami ratuję ludzi. To mój obywatelski obowiązek. A poza tym, może trudno w to uwierzyć, ale zupełnie brak mi śmiałości w kontaktach z płcią przeciwną. W głowie mi się miesza. Zrobię się czerwony, a do tego całe moje jakże utalentowane ciało zalewa się potem. Czy mógłbym panu pomóc? Potrzebuje pan dezodorantu? Ma pan wspaniałą żonę. Od razu widać, że zna się pan na kobietach. Jestem taki samotny. Proszę, niech mi pan znajdzie kobietę. Kogoś, kto zabawi mnie wieczorami oraz urozmaici moją dietę. Nice. Dobra, co nowego przyszło? Martwe słowa. Ministerstwo założyło zainteresowanie. No ale to było przed chwilą. To na jakiego mi to... Czekajcie, Klaus Schimmer. Zobaczymy co... Dzień dobry. Zapytaj, czego potrzebuję. Niech pan będzie ze mną szczery. Czy otrzymał pan polecenie, żeby mnie szpiegować? No, patrzę na to, że żona jego nam pomogła, więc powiedzmy szczerze o tym poleceniu z ministerstwa. Musi pan być ostrożny, towarzyszu Klaus. Będę szczery. Otrzymałem polecenie pozbycia się pana z tego budynku. Co? Chcą mnie eksmitować z mojego własnego domu? To się w głowie nie mieści. Już dawno bym się stąd wyprowadził, gdybym tylko mógł. Cóż, nie powinienem zawracać panu głowy moimi problemami. Dziękuję za ostrzeżenie. Co pan teraz zamierza? Zaproponujmy mu pomoc. Chcę panu pomóc. Dlaczego nie opuści pan miasta? To bardzo podejrzane. Dlaczego miałby mi pan pomagać? Nalegaj na rozmowę. Nie pytam z ciekawości, chcę panu pomóc. Prześladują mnie. Trudno mi uwierzyć, że kogoś interesują moje problemy. Skierowali mnie do pracy w sklepie z tytoniem. To taka mała, drewniana budka w pobliżu rynku rybnego. Odebrali mi pozwolenie na wyjazd. Bez niego jestem tu uwiązany jak pies na łańcuchu. Sam pan rozumie. Co to za pozwolenie? Dlaczego nie wyrobi sobie pan tego? Co to za pozwolenie? Przecież powinien pan wiedzieć o takich sprawach. To dokument, który należy okazać przy próbie wyjazdu na teren ważnych obiektów lub przy wyjeździe z miasta. Stacje kolejowe, porty, drogi z posterunkami, to wszystko jest dla mnie niedostępne. Dlaczego nie wyrobi sobie pan nowego? Nie uwierzy mi pan. Ministerstwo odpisało, że moje dokumenty zostały przesłane do archiwów w celu uzupełnienia danych. Napisali, że mogę je stamtąd odebrać. Gdy udałem się do archiwów, powiedziano mi, że nie mają moich dokumentów. Spędziłem tydzień w kolejce, żeby zobaczyć się z inspektorem w sprawie ich odnalezienia. Dwa miesiące później dowiedziałem się, że złożyłem wniosek na nieodpowiednim formularzu i że obecnie nie mają formularzy, których potrzebują. Do diaska. Czy pańskie dokumenty zaginęły w archiwach? Tak, moje dokumenty są w archiwach. Podobno w ten sposób próbują doprowadzić petentów do szaleństwa. Sam już nie wiem, czy to żart, czy prawda. Ministerstwo Alokacji umywa ręce, a z archiwami nie da się niczego zrobić. No zakończ rozmowę. Czekajcie, bo to ten pan, on pracuje w archiwum. Rozmawiaj o pomocy Schimmerowi. Pracuje pan w archiwach, prawda? Czemu pan pyta? Przecież dobrze pan wie, że tak jest. No Jezu, jest uprzejmy. Potrzebuje pomocy. Pewien dobry człowiek nie może odzyskać dokumentów z archiwum. O kim pan mówi? Dokumenty dobrych ludzi nie trafiają do archiwum. Niech mi pan nie zawija makaronu na uszy. Opański historii Klausa Schimmera. Chodzi o Schimmera spod jedynki. Wpadł w tarapaty. Odebrali mu pozwolenie na wyjazd i utknął tu. Nie lubię go. Pracuję w sklepie z tytoniem i nigdy nie poczęstała mnie papierosem. Zachowuje się tak ze strachu. Proszę mu pomóc, niech pan przyniesie jego pozwolenie. Bez niego nie mogę się stąd wyprowadzić. Dobrze, ale musi mi pan dać butelkę whisky. Bez tego nie uda mi się dostać skonfiskowanych dokumentów. No mam akurat whisky, chodź ci dam. Jak się daje whisky?
O pomoc Shimmerowi. Aha, czyli dałam mu whisky, super. Dobra, więc tak, chwila. Wykup dokumenty Shimmera od Ranka. Masz już te dokumenty, czy ja muszę czekać? Czy on potrzebuje? Aha, czyli tego nie ma. A może teraz będziesz chciał mi dać? Nie chce on mi dać, dobra, spadaj. Spadaj pan. Podręczników nie ma, rozkaz ministerstwa. Tam oni teraz są w domu, ja chciałam kamerki zainstalować. I samotność Alojzego, czekajcie, bo ten, on tutaj może, o samotności Szpaka. Niech, nie zna pan może jakiejś porządnej kobiety dla doktora spod dwójki, za kogo pan mnie ma, kierownika domu publicznego? Dobrze, z nim widzę, że się nie dogadam. Tu jest moja córka, o, syn przyszedł. Chodź synu, dawno z tobą rozmawiałam. A jakby tam tego zaszantażować o te książki, co? Tak, tato? Rozmawiam o książkach na uczelni. Dowiedział się czegoś o książkach dla mnie? Niczego jeszcze nie znalazłem. Nie mógłbyś chodzić do biblioteki? Nie chcę tam chodzić. Bibliotekarka jest bardzo niemiła i na wszystkich syczy. Zdaje się, że mnie nie lubi. Musiałem czekać na swoją książkę 2 godziny, mimo że widziałem ją przez cały czas na półce. Dobrze, to zakończmy rozmowę. Kochanie, ty chcesz ze mną porozmawiać? Nie chcę ze mną rozmawiać, no to spadaj. Wiecie co, spróbuję szantażu. Nie robiłam tego i chcę spróbować. W sumie nie wiem, czy ja coś na niego mam, no ale... Szantaż. Do pana... Marka Ranka. Marek Ranek mieszka chyba pod trójką, tak? Tak. W sumie my na niego nic nie mamy, to ja nie wiem. Nie, nie możemy. Dobra, nie mogę. Sorry, nie mogę. No to po pogodzie sobie coś rozmawiają. Dobra. Co my teraz możemy zrobić? No. Raz. Weź zobacz, czy ktoś tu jest. Jak nie ma, się włamiemy, może mamy tam coś na niego. Idziesz, czy coś obijasz? O, mamy nową dyrektywę. On jest. To nie będziemy. Co w nowych dyrektywach? Zabranie się posiadania i portowanych napojów gazowanych. Dobra. To cóż. A może po prostu go wywalmy, no. Z jednej strony kasa kusi, a z drugiej, no, chciałabym być tą porządną, nie? Czekajcie, może tej kobiety o się tu zapytamy? Chodź tu szybko. Może ona będzie miała jakiego coś dla Szpaka. Aha, no nie chce ze mną rozmawiać, dzięki. Jest w sumie noc. Noc, a ty dziecko czemu nie śpisz? W ogóle chciałabym kończyć już grę, tylko nie wiem jak z zapisem. A, no nie, dziecko, nie pobawię się. O, a pani? Rosa Ranek? Pani taka pomocna, rondel mi dała. Może pani ma jaką kobietę na zbyciu? O, o samotności Szpaka. Jest dla pani kobiety? Mam siostrzenicę, która jest doskonałym materiałem na rzem. Mądra i piękna, zupełnie jak ja za młodu. Niestety nie mieszka w naszym mieście. Mogę wysłać do niej telegram, żeby przyjechała do mnie w odwiedziny. Niech doktor przyjdzie do nas z wizytą, to mu ją przedstawię. Super, jest pani spoko. Zapytaj o syna. Został naczelnikiem, długo go nie widziałam, tak długo. A co tam z mężem? Pracuje w archiwum całe życie, pali dużo papierosów. O, na urlopy używa wędki. Dobrze. Dobrze, porozmawiałam, fajnie było. O, idzie ten, co go nie lubię. Gdzie jest ten? Nie, puść. Idź zapukaj, powiemy mu, że mamy dla niego kobietę. O, jest. Jemu by trzeba było jeszcze parę kamerek zamontować, wiecie? No, to jest taki troszkę skitrany. Ares, samotność Alojzego. No, cześć pan. No, rozmawiać z panem chcę. O. Dzień dobry, rozmawiam o samotności. Ma pan jakieś preferencje, z kim pana poznać? Z kimkolwiek. Znalazłem kogoś dla pana. Kim ona jest? To jest siostrzenica Rosy Ranek. Żartowałam, nie znalazłem dziewczyny lat. Ale się chachaszki trzymają. Rosy Ranek. Już nie mogę się doczekać spotkania. Wkrótce odwiedzi swoją ciotkę. To wspaniale, kamień z serca. Wreszcie zakończy się moja samotność.
O, doktor szuka żony, super, mama achievement. Więc tym pozytywnym akcentem możemy, myślę, zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Będziemy starali się, słuchajcie, odzyskać te dokumenty dla Shimmera i niech oni sobie spokojnie... O! Tam jest alkohol! Jak to? Chodź tu szybko! Jak alkohol pan pijesz? No, czekajcie, to się zatrybiło? Na Shimmerze? Nie, ale było widać, no. Dobra, trudno. Zakończ rozmowę. No, więc będziemy się starali pomóc Shimmerowi, żeby on się tutaj... o tu. Pogadaj z Markiem Rankiem. Sobie z nim zaraz pogadamy. O, wy tu uskuteczniacie. O, i mamy tego. To do niego też sobie w następnym odcinku pójdziemy. A na razie ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za rady poprzednim odcinkiem, bo dzięki temu już mi tutaj chyba troszkę lepiej idzie. Więc dzięki serdeczne i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, no i cześć.